Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tymi moimi materiałami, z tym co tworzę. A jeżeli film Wam się spodobał, skomentujcie, udostępcie, polubcie. Dzięki temu będzie to dla mnie sygnał, że moja twórczość, moje działanie Wam się podoba. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Tym razem wezmę pod uwagę i powiem kilka słów na temat komiksu Wolverine, tom pierwszy, autorstwa przede wszystkim scenarzysty Grega Raki oraz Fernandeza i Robertsona. Jest to komiks wydany w twardej oprawie przez Muchę Comics. Tutaj widzimy, tu jest oznaczenie. Twarda oprawa, troszeczkę powiększony format, zawierający zeszyty serii Wolverine Volume 3 od numeru 1 do numeru 19. Tak się prezentuje tylnia okładka. Komiks ten wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej, w Bibliotece Głównej, w Bielsku-Białej przy ulicy Słowackiego. Mają tam bardzo dużo fajnych komiksów, szczególnie tych związanych z X-Menami, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam szczerze do odwiedzenia tej biblioteki. I o czym jest ten komiks? Jak sama nazwa wskazuje, jest to komiks o Wolverine'ie. I można powiedzieć, że mamy tutaj dwie takie historie, powiedzmy, które się tak następują jedna po sobie. Obie to są przygody solowe Wolverina, natomiast jedna jest powiązana, czy jedna dotyczy sytuacji takiej, gdzie Wolverina można by zastąpić w pewnym sensie dowolnym innym takim bohaterem kina akcji, czyli twardziel, drań o dobrym sercu, tak krótko mówiąc, który wplątuje się w zamieszanie, kiedy jest handel żywym towarem. I Logan próbuje, powiedzmy, dowiedzieć się, co się wydarzyło i ukarać tych, którzy skrzywdzili osobę, za której chciał pomóc, tak najbardziej skrótowo można powiedzieć. Jego tropem podąża pewna agentka. To jest agentka jakiejś tam agencji, ja ich nie rozróżniam, nie zapamiętuję. To są jakieś skrótowce, najważniejsze zawsze kojarzę z FBI, CIA, ta reszta jest dla mnie nierozróżniona. W każdym razie Logan tutaj podróżuje za tymi sprawcami tych porwań, tych, powiedzmy, niefajnych działań, tej jakiejś tam struktury przemytniczo-mafijnej, nie wiem jak to inaczej nazwać. Ta agentka cały czas podąża jego śladem i można mieć w pewnym momencie wątpliwości, czy ona jest bardziej chce go złapać, czy bardziej się zafascynowała jego osobą. Bo Wolverine jest taki, jak zawsze być powinien, czyli taki gburowaty, a jednak drań o dobrym sercu. Teraz tak, druga historia już przenosi nas zupełnie inny klimat. Natomiast druga historia nie skupia się już na tych aspektach, o których mówiłem wcześniej, tylko ona jest powiązana z drugą częścią osobowości Logana, a mianowicie troszeczkę z projektem Broni X. I zaczynamy od takich wspomnień, koszmarów Logana. Ciężko powiedzieć jednoznacznie, czym one są, czy to są jakieś przewidzenia. A później jest sytuacja taka, że wychodzi na to, że z programu Broni X był ktoś jeszcze. I Sabre dostaje zadanie, żeby tą osobę odnaleźć, no jako że nie do końca sobie radzi, ściąga na pomoc Wolverina. I historia jest znowu ciekawa, bo skupia się na zupełnie innym aspekcie postaci. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, ona jest specyficzna. Znaczy, o tak, ona jest bardzo ładna. Jedyna rzecz, która może na początku wydawać się dziwna, to chodzi o wizerunek samego Logana. Ponieważ on tu jest przedstawiony jako taki knepek, nie za duża postać. Zawsze nam się kojarzyło, jaki to jest bohater, czy coś takiego, a tak naprawdę to jest mały, niski gość, taki bardzo zbity, kojarzący się z krasnoludami, bym powiedział. Nie można go rysować jako super wysokiego typa, bo to nie pasuje. No, tutaj jest bardzo fajny wizerunek. Jeżeli chodzi o sam komiks, ja go uważam za rewelacyjny. Obie historie mają bardzo dużo plusów, bardzo fajne spojrzenie na osobowość Logana, na podkreślenie jego cech, jego umiejętności, jego charakteru, jego próba
czy jak to określić, nie próba charakteru, tylko próba robienia dobrych rzeczy. I cały czas zmaganie się ze swoją, nazwijmy, drugą naturą, czyli naturą bestii, którą w programie broni X, do której był, że tak, zmobilizowany. Tak jak mówiłem, rysunki są bardzo dobre, momentami wyglądają skakująco, mogą na początku wydać się takie dziwne z powodu tego wizerunku Logana na niektórych kadrach, ale ogólnie, jeżeli chodzi o jakość grafiki, jest super. Ten tom jest samodzielny. Wystarczy wiedzieć, kim jest Wolverine, można go sobie czytać od razu. No, wiemy, kim jest Wolverine, przynajmniej początek jest, także wiemy, kim jest Wolverine. Że to jest facet, który ma szponę i szybko się regeneruje. To jest wiedza, która nam wystarczy. W drugiej historii przydaje się troszeczkę ogólny zarys, co to była broń X. Tutaj mamy troszeczkę szkicowników różnego rodzaju, okładek autorów itd. Ja komiks bardzo polecam. Wypożyczyłem go, tak jak już mówiłem na początku, w bibliotece głównej. Warto się do niej udać, można go czytać z marszu. Jak lubisz postać Wolverina, to chyba jest to najlepszy komiks z tym jeden z najlepszych komiksów z tym bohaterem wydany w Polsce. Bardzo dobrze się go czyta. Przystępny, ciekawy, intrygujący. Postacie drugoplanowe są fajne. I coś, co mi się bardzo podobało, to, że to jest skoncentrowane tylko na Loganie. To nie jest to, że Logan jest elementem Avengers, czy jest w X-Menach i zmagają się z jakimiś kosmicznymi zagrożeniami, tylko to jest po prostu takie przyziemne, naturalne. Wolverine jest w swoim środowisku. Najchętniej byłby zostawiony samemu w sobie. Ale serce ma po właściwej stronie, jak przychodzi co do czego, to zaczyna działać. I się nie waha. Dlatego ten komiks mi się tak bardzo podobał. To wszystko tym razem. Pamiętajcie, odwiedzajcie bibliotekę, jak znajdziecie tam bardzo dużo fajnych rzeczy. Trzymajcie się, na razie. Cześć.